Zwizualizowałeś sobie to właśnie teraz? Zwizualizowałem i chcę ci powiedzieć, że on już wyszedł. Więc albo go gonimy, albo ten nasz cały wywiad będzie trochę nie tak jest. Chodź tam, no, chodź tam. My będziemy mogli na chwilę ciebie jakoś nam takie jedno pytanko. Łukasz, spotkaliśmy się tutaj, w tej mojej większej kawalerce. Pytanie brzmi, po co iść na casting? Castingiem wygrywa się życie. Różne życia. Ja chodziłem przez pół swojego życia na castingi, bo ja grałem kiedyś w reklamie. Na castingi się chodzi po to, żeby poznać swoją nową drogę życia. Można wygrać coś i zacząć od nowego życia. Po to się chodzi na castingi. Po to macie pójść na castingi. Łukasz, mam do ciebie takie pytanie. Czy chciałbyś się przytulić leżąc? Czy chciałbym się przytulić leżąc? Uwielbiam się przytulać leżąc. Ale że to... No, ale nie odwrotnie, to nie jest 69. My się przytulamy leżąc. Ja może możemy tak tutaj... Chupa, ja nie wiem co ty masz za współpracowników, ale to się zaraz źle skończy. To kochani, pomachajcie, wyślijcie buziaczka. Może to jest jakaś animacja. Ja mam nadzieję, że wy wiecie co robić. Szalej. Spotkaliśmy tutaj bardzo nietypową, nienaturalną sytuację. Jakubie, po cholerę przyjść na casting? Żeby chwycić się z kimś za ręce? Czy mam do ciebie pytanie, czy mogłabym Malwina usiąść na tobie? Na którym kolanku? Na obu. Chciałabym przypomnieć, że przytam 15 kg. Lewe mam zdrowe, ale prawe to tak nie za bardzo. Także na lewe zapraszam, ale robię to tylko dla dobra kasy. Słuchajcie, jeśli na dwóch. W takiej porąbanej z takimi dziwnymi ludźmi pracować, to ja się zapraszam serdecznie na kolejny casting. Chcielibyśmy was serdecznie zaprosić na casting, jeśli chcesz pracować w firmie, w której możesz szefowi usiąść na kolano. Zapraszamy cię 13 grudnia do Katowic. A Marina, jest jakieś takie, wiesz, przysłowie, to jest kolankiem, siedzisz kolanko, coś tam na szefie? Na kolanku siedzisz. Aż nie usiedzisz. Nie. Siedzisz ja na kolanku. Siedzisz, siedzisz na kolanku. Będziesz miał wenę o poranku. Kolanko, mam cię na śniadanko. Do zobaczenia.